kosza Redeco. www.redeco.pl. Ponieważ zadowolone są zespoły, to my też jesteśmy zadowoleni. Tak o jesiennej edycji mówią włodarze ligi. Pozytywną ocenę zmagań wystawili m.in. zawodnicy, którzy przybyli na wręczenie nagród. Większość zawodników jest zadowolona. Zresztą potwierdzeniem było zakończenie, gdzie w minioną niedzielę w kręgielni w Sky Couturze odbyło się wręczenie pucharów, a statuetek dla najlepszych zespołów i drużyn. To za nami, a co przed nami? Na pewno w marcu rozpoczną się pierwsze gry 11. edycji Spartan Cup. Wizytówką będzie nowo zaprojektowana strona internetowa rozgrywek. Już teraz zapraszamy zespoły do zapisów do 11. edycji. Miejsce to samo, oczywiście te same warunki. No i wreszcie mamy już nową stronę internetową, o której chciałem powiedzieć, bo to była taka troszeczkę nasza pięta achillesowa. W chwili obecnej już można wejść na Spartan Cup, nowa, nowoczesna strona internetowa, bardzo dużo da informacji i to będzie na pewno dużą atrakcją. We Wrocławiu jest kilka lig amatorskich w piłkę nożną. Dlaczego warto zagrać akurat w Spartan Cup? Warunki lokalowe, które mamy jeden z lepszych w mieście, czyli bardzo dobre boisko, no i do tego zaplecze szatniowe, parking, bar, fitness, no i oczywiście obsługa sędziowska, czyli opieka prosto naszego sędziego, pana Piotra Piejki. Zapisy do ligi podobne będą do tych w sezonach wcześniejszych. Wciąż poszukujemy partnerów, aby zespoły miały lepsze nagrody, mówią w Spartanie. Zasady udziału będą bardzo podobne jak w 10. edycji, również bardzo podobne będzie wpisowe, jeżeli to będą jakieś niewielkie zmiany na plus, minus. Również staramy się pozyskać kolejnych partnerów, aby uatrakcyjnić nagrody dla zawodników, dla najlepszych zespołów, ale oczywiście dalej współpracujemy z firmą, która nas wspiera od wielu lat, czyli firmą Promosport pana Jacka Jackiewicza. Więcej o lidze na stronie www.spartancup.pl. Nowe centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl.